Ciałanko, powitajcie. Przedłem VZ55, czyli pojazd, który ostatnio markowałem, i udało mi się w końcu bitę trzecią o znakę biegłości. Na ten moment posiadam 96,68%. Średni damy 4465. Rozegrałem 203 bitwy, tak wam mówię: 96,38 maksymalny damage też 10800. miałem chyba 3 lub 4 bitwy gdzie zrobiłem ponad 10 10000 uszkodzeń z tego co pamiętam no i cały czas tutaj pogrywałem tym czołgiem w ostatnim tygodniu na moim streamie mam dwa zestawy z turbo, staba, wenta, dyrektywa na wenta no i tutaj jest mniejsze kółko turbo, znaczy wenta, staba tak to się wszystko prezentuje oraz taki rozkład i zrobimy tak że po prostu zagram pierwszą bitwę na żywo gdzie skomentuję co robię i dlaczego, a w kolejnej bitwie zobaczymy powtórkę, z której już wbiłem tę trzecią biegłość. Po prostu pokomentuję, co robiłem i też dlaczego. I no, była to dosyć ciekawa bitwa, bo tam tak naprawdę dużo HP straciłem, ale jakoś udało się to wszystko wyciągnąć. Też ważna sprawa, często pytacie, jak zainstalować ten mod na biegłość i tak dalej, skąd on się bierze. Do tego teraz powinien być takie cięcia i powinien być taki poradnik w którym jest to opisane z mojego Twitcha. Jak zainstalować mod na biegłość? Wchodzicie na czat, wpisujecie wykrzyknik Moe, klikacie w link, schodzicie tu na dół, robicie download, macie pobrane, robicie pokaż w folderze, otwieracie to, wchodzicie do folderu z Grom, czyli w tym wypadku u mnie to jest C Games World of Tanks EU MODS, wchodzicie tu. Wariant od LeBWa, moc. No i teraz w zasadzie możecie usunąć jak nie chcecie, ja usuwam to wszystkie poprzednie. No i przerzucam sobie folder 1.14.1.2 i wola. Dobrze, rzuciło mi mapę Mińsk, ja tutaj wybieram sobie zestaw z turbo sprężarką i również polecimy wydaje mi się full gold, dlatego że no są tutaj mocne, dosyć pancerne czołgi, ale ja sam sobie pojadę na lewą stronę, nie lubię za bardzo jeździć do tego miasta po zmianach. Jakoś niespecjalnie mi się to podoba. Pojadę na tą lewą stronę i zobaczymy, co się będzie dziać. Odnośnie markowania tego pojazdu, to mogę powiedzieć tyle, że no, wbijałem bardzo szybko, tam do około 83%. Miałem naprawdę super sesję i fajnie mi to wszystko wychodziło. Potem trochę się posypało i tak naprawdę miałem już 94,5%, potem spadłem do 90%. I tak naprawdę to no. Trochę się mocno irytowałem podczas tego markowania. Wymagania jakie ten czołg posiada to jest 5100 bodajże na trzecią biegłość, więc trochę te wymagania są mimo wszystko, ale pojazd sam sobie jest po prostu rewelacyjny i łatwo według mnie farmić tym czołgiem dobre demerze. Mi niestety nie, nie udało się. Co prawda 4500 450, średniego demerza to nie jest jakiś słaby rezultat, ale i tak oczekiwałem od siebie po prostu więcej, myślałem że uda mi się więcej tego damage'a zrobić. No zobaczcie, to jest początek bitwy. Wychylam się i 993 uszkodzeń. Tak po prostu rozpoczynam tą bitwę. Wychylam się, dwie pestki, to jest coś po prostu rewelacyjnego. I przy każdej jakiejś takich mana, gdy ktoś nas się wychyli lub gdzieś ktoś nam przejedzie, możemy perfekcyjnie i w łatwy sposób zadać te 1000 uszkodzeń. Zobaczcie, to znowu tutaj się wychylam. Czekam, aż kolega strzeli, bo Chcę zobaczyć jego dolną płytę, ale dobra, wychylam się niżej. Został podpalony i pada. Poprzedni strzał też trafiłem go w zbiorniki 460 U. Bardzo łatwo się pali od przodu, więc na samym stanowisku 1700 demerza. Tutaj jest STB oraz CS. Tam jest S-setka, Trochę nie spodziewają się esetki, ale zobaczymy. Artyleria do mnie strzeliła za 153. Ale też i STB zjechał tutaj na dół, ja potrzebuję pomocy ze strony mojego 122, Z go raz w gąskę, strzelił go drugi raz w gąskę, zbiorę do stb -ka. ale tutaj już się będę chować i powinienem być bezpieczny. Zdałem 1000 uszkodzeń stb -ka. dobrze, że ten CS nie pojechał za stb -kiem. dziwne zagranie ze strony stb no bo tak naprawdę on sam pojechał, teraz dopiero CS dojeżdża, no ale my już zdążymy skończyć tego stb -ka. ważne żeby też yy, nie dojechała ta setka Spróbuję to z gąską, strzelałem w CS-a na ten moment 3,5 tysiąca. Jeszcze po moim traku dostaję tutaj trochę do tej biegłości. Też z racji tego, że to markowanie jakoś nie przebiegło dobrze i nie miałem jakichś super wyników na tej VZ-cie, dlatego też taki mały challenge. Spróbuję dobić na tej fałzecie 100% biegłości. Spróbuję dobić 100% biegłości. Oczywiście za to jakieś odznaki ani nic dodatkowej nie ma. No ale takie wyzwanie dla samego siebie, żeby podnieść te statystyki na tym czołgu sobie daję, żeby w najbliższym czasie jak będę mieć kredyty, bo tych kredytów akurat właśnie nie mam i w najbliższym czasie zamierzam pograć czołgami premium trochę bardziej, no to tak jak już zarobię te kredyty no to, o jezu, no to postaram się wbić 100% biegłości, no ale jeżeli ja takie pestki będę dodawać częściej a to chyba zginę, bo teraz Arta mnie strakowała i asetka. Ja tak się napaliłem, bo zamorakowałem tego 140 i stwierdziłem, że mam jeszcze jedną peskę, to dam w tą asetkę sobie i się, się cofnę, ale Arta wszystko wyjaśniła nam. No i nie ma za bardzo tu zbierać. Trochę... No nie spodziewałem się tego strzału do Arty i że dostanę gąsko, już nie miałem dostawu na prawszego. trochę na plus. 96,52. No ja tutaj nie będę za bardzo zawracać gitary, i przejdziemy do tej bitwy, gdzie zmarkowałem ten pojazd. Dobra, jesteśmy w bitwie, w której wbiłem tą trzecią biegłość. Z, tutaj ją postaram się skomentować w jak najlepszy sposób i powiedzieć, co się dzieje na mapie. Jest Overlord, mapka. Ja na VZ-cie z Turbo. Ogólnie zauważyłem, że to Turbo-sprężarka zdecydowanie częściej się przydaje, żeby dojeżdżać na jakieś pozycje niż to mniejsze kółko. Bo Tą fałzę walczymy trochę bardziej e, na bliski dystans e, niż takie snipery, ale wiadomo, czasami to mniejsze kółko też nie się przydawało na niektórych mapach. Ale e, tak ogólnie zauważyłem, po prostu ja dużo gdzieś tam gonię damage, bo bitwa jest za szybka. No i sam początek 373 WRHM od razu reload. Naciskam przycisk, chcę żeby przeładować moje dział i mój magazynek. Wiadomo, że potem będzie bardziej przydatne. Z dwoma pociskami, też odnośnie tego amoreka na coś strukturze, jest to, to zapomniałem wam wspomnieć, że właśnie na takiej fazecie, według mnie, często jesteśmy w stanie podpalać czołgi czy właśnie amorekować jakieś, ze względu na to, że mamy taki krótki magazynek, to są tylko dwie pestki po 490 średniej alfy, więc wiadomo, to jest spory damage do modułów i łatwo w ten sposób możemy właśnie wysadzić jakieś czołgi. Lubię podpalać, bo często mamy dwie sekundy między pestkami. Więc często oddajemy dwa strzały w to samo miejsce. Jak akurat jak wysyłamy w magazyn municyjny, to jesteśmy w stanie właśnie kogoś tam zamarkować. Tutaj znowu wychylam się od tej strony. Widzę, że to jest 705, który gra oraz 150. Bardzo agresywnie celuje tutaj w okolice wieży, no ale on się szybko mi schował. Widzę, że jest 705, no ale on też tutaj jest na dosyć dobrej pozycji, więc nie jestem w stanie dużo zrobić. Na ten moment cały czas próbuję na to 705 się wychylić. On daje strzał do mnie, więc teraz chcę to wykorzystać. Dojeżdżam trochę do prawej, żeby być wyżej, i wysyłać dolną płytę. I właśnie to robię: podaję pierwszy strzał, to i tak poleciało w górną, ale weszło. No i drugi strzał, chciałem strzelić go tam w pierwsze kółko, nie udało się go strakować, ale dwie pestki wchodzą. I na ten moment start jest rewelacyjny, powiedziałbym: oddałem trzy strzały totalnie za darmo, nie zbierając żadnego punktu wytrzymałości. No i ja sobie ładuję ten mój magazynek, a to 75a zaczęło pogrywać trochę bardziej agresywniej, no i teraz muszę za to właśnie go ukarać, no ale niestety stało na tyle dobrze i tam się skontował, że pierwszy strzał poleciał trochę za wysoko i nie przebiłem, drugi strzał, miałem tutaj sporo szczęścia, że go przebiłem na ten moment i strzeliłem go za 462. Więc jest całkiem dobrze. Teraz widzę, że tam po tej właśnie w tym sektorze jest sporo czołgów ja chciałbym tutaj właśnie jakoś te czołgi pofarmić, wychylić się w jakiś dobry sposób, zrobić to jakieś dobre wymiany po prostu. Ten super konkurent się kontuje. Tam można go przebić w bok, ale widziałem, że on pokaże dolną płytę strzałego w górną płytę i wchodzi. Teraz widzę, że z 460 u bokiem. oddaję strzał, niestety za 0, artyleria za 350, Obiekt 261 Super Conqueror się kontuje cały czas do mnie, jak chcę się schować tak, żeby 750 a mnie schował, znaczy schować się za 750. a no i też yy, wiadomo, że byłem przestraszył tego Super Conquerora, ale T57 się nie boi, ja staję, przodem i dostaję tutaj jakiś yy, dziwny strzał, wydawało mi się, że będę na wieży, nic mnie nie zrobi i zobaczcie, teraz strzelam ja za 0 w T57 Heavy, ja strzelam, odbijam się od wieży E50, to było trochę źle przycelowane i raczej nie miało probować. I dostaję bomba od 705 i dostaję też pestkę od e 50 I na ten moment mam 472 punkty wytrzymałości, tak naprawdę. No to byłem w fantastycznej sytuacji. A zebrałem te dwie, trzy pestki: jedną od E57 w sumie, jedno od 705. No i tutaj. Ja mam 470 punktów wytrzymałości, i tylko 2900, to wiadomo, to jest słabe. już myślałem w tym momencie, że ta bitwa będzie trudna, żeby domarkować ten pojazd, a niewiele mi brakowało. Też to 750 przed chwilą powinno według mnie paść, tylko ten poziom trochę źle poleciał. No, mogłem przymierzyć trochę to bardziej, lepiej i wtedy pewnie by obie 750 by zginął. No ale jest T57, które absolutnie zdaje sobie ze mnie sprawy. No i znowu rykoszet. Znaczy wcześniej było tam trafienie krytyczne, jego niego, teraz rykoszet, druga ja nie weszła, już nie mogłem za bardzo w niego ostrzału oddać, ale to T57 no ewidentnie ma sporo szczęścia, bo y, według mnie no te dwa pociski, które oddałem do T57, ten strzał oraz ten poprzedniejszy z poprzedniego magazynka powinno było to wejść i taki T57 miałby 1000 punktów mniej wytrzymałości. Teraz bardzo obawiam się tego, że ktoś się w na mnie uleje, czy to z lewej strony ten 430, czy to z prawej strony to E57, lub to T57 wyjedzie po prostu po prostej. Widzę, że jest baczac i mogę użyć mojego bunkru, który jest po mojej lewej, w taki sposób, że się na niego wychylić. To chciałem zrobić, ale T57, no słusznie, tutaj cały czas mnie kontruje. No i też jest artyleria, Ogromnym problemem. ja w ogóle stąd nie mogę zrotować, nie mogę pojechać do przodu, nie mogę pojechać do tyłu, nie mogę stąd uciec dlatego, że 430 stąd kontroluje cały w zasadzie ten dojazd, T57 stąd kontroluje cały ten dojazd, no i jeżeli pojechałbym w też w taki sposób, no to wystarczy, że E51 się za bardzo wychyli, albo ten 430 się mocniej wychyli i tu też dostaję. więc ja jestem zamknięty i artyleria ma całkiem dobrą wrzutę na mnie. To jest ogromny mankament dla mnie. To właśnie artyleria, którą możemy w każdej chwili wyciągnąć, bo mam 472 punkty wytrzymałości na 261. Teoretycznie jestem na dwa strzały, bo poprzedni strzał był już za 350 no i 261 za bardzo takich mocnych damage nie robi. Ja tutaj próbuję coś pokombinować. Zaświeciłem 430, wychyla się na niego szybko i od razu cofnę. Również 430, oddam mnie strzał, on nie był totalnie wcelowany we mnie, oddał taki strzał. A może wejdzie, może nie. No i akurat mu to nie weszło, więc ja ten już drugi strzał mogłem sobie przycelować i na spokojnie oddać ten demet. Zobaczcie, baczat wyjeżdża od mojej lewej strony, ja ładuję. Zaznaczam go prawym celownikiem, żeby w tą stronę w niego celować. Już na temat przeładowałem sobie magazynek i ja muszę go skończyć, bo wiem, że taki baczat może być ogromnym zagrożeniem. Wystarczy, że gdzieś on by wyjechał bez spodu na mnie i od razu mnie kasuje, czy to z góry, czy z dołu. Wymieniłem się też, on mnie przebił y, za jednym strzałem, mam 26 punktów wytrzymałości. Ale najważniejsze w tym momencie jest to, że artyleria padła. Nawet y, sam nie wiedziałem do końca, jak grałem tą bitwę, jak ta, jak ta arta padła. I teraz sam do końca nie wiem, jak ta artyleria padła. Chyba tam nasze czołgi na linii 0 musiały ją skończyć, bo również teraz zapomniałem zwrócić uwagę na to, y, jak właśnie padła ta artyleria. Ale mimo wszystko gramy dalej. 4 700 1000. Po asyście, ja ładuję kolejny magazynek. Też fajnie skończyłem tego 460 w międzyczasie. No i na ten moment z tego co kojarzę, to ja potrzebowałem chyba dwóch strzałów, chyba dwóch strzałów, miałem już okolica 94,80, chyba tak? I wiedziałem, że takie dwa dobre strzały dadzą mi tą biegłość. Jako tutaj powoli wychylam się na top 57 heavy. No, ale te 57 Heavy jest schowane, one zrotowało, To trochę mnie zaskoczyło. No i wychylam się teraz na to 57, które jest do mnie tyłem. Pierwszy strzał oddaję, bo wiem, że w każdej chwili ktoś może go skończyć. I ten pierwszy strzał niewcelowany mi wchodzi. Drugi strzał, który absolutnie nie był już celowany i tam były tylko mocznie piksele mi wchodzi. No i oddałem magazynek i teraz na modzie pokazywało się 95, chyba 1 i wiedziałem, 01 czy tam 03. I wiedziałem, że tą biegłość już raczej mam, jest raczej pewna. Więc byłem bardzo zadowolony z tej bitwy, że udało mi się to skończyć. To markowanie no i został sam. Kran, który tutaj jest na dole, ale on już absolutnie nie ma nic do gadania. Ja też nie, nie zrobiłem do i No i taki skok pod publikę wiadomo. Dla widza, jak najbardziej trzeba skoczyć. Zaraz zapraszam bardzo serdecznie na moje streamy na Twitchu i czy też na serwer Discord. Ja się z wami żegnam, Mam nadzieję, że takie filmiki i podsumowanie z markowania wam się podobało. Nie zapomnijcie o filmiku. Trzymajcie się. Ja się wam żegnam. to elo.